Festyn edukacyjny Znani, Bezpieczni i Ekologiczni odbył się na Placu Artystów w Kielcach. Wydarzenie skierowane do uczniów szkół podstawowych zorganizowała Świętokrzyska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Świętokrzyska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Kielcach jest od 15 lat. W tym roku przypada jubileusz, którym chcemy uświetnić szereg imprez promujących zdrowie, ekologię i szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jedną z nich był właśnie festyn w centrum miasta. Jest to projekt innowacyjny, który właśnie wprowadzamy tutaj w Kielcach, z tego względu, że współpraca z Świętokrzyską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jest bardzo dobra. Mieliśmy przyjemność tu organizować wiele projektów dla dzieci, dla młodzieży. Impreza na Placu Artystów bardzo się udała. Zgromadziła mnóstwo dzieci. Miało okazję posłuchać o specyfice pracy policji, straży pożarnej, granicznej czy straży miejskiej. Czy taka impreza jak ta jest potrzebna dzieciom? Tak, bardzo jest potrzebna według mnie. Wtedy jeszcze, kiedy właśnie tu przychodzimy, to uzupełniamy wiedzę na temat bezpieczeństwa. Widziałam, jak robili resuscytację serca i to może się bardzo przydać, gdy kogoś zobaczymy, jak zasłabnie na ulicy na przykład. Najbardziej spodobała mi się tu straż pożarna, która mówi, jak zachowywać się podczas gdy pali się dom i że nie można palić ognisk w lesie, bo to może spowodować właśnie pożar. Bardzo to nam na pewno pomoże, którzy tutaj przyszli. Myślę, że to jest potrzebne nam, dzieciom. Podczas festynu było całkiem na poważnie, ale było też na wesoło. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zachowania proekologiczne. Wiele radości dostarczył nie tylko najmłodszym wyszkolony pies Straży Miejskiej. Prezydent Kielc podkreśla, że przy organizacji tego typu przedsięwzięć ważna jest ich idea. Bo ta idea ma na celu przybliżyć dzieci do pewnych zagrożeń, do tego, co powinny wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Także zaangażowanie straży pożarnej, policji, straży granicznej i ten kontakt między dziećmi a tymi służbami ma sens, bo dzieci należy cały czas szkolić, jeżeli chcemy, żeby były bezpieczne. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji skupia ponad 400 tysięcy policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej na całym świecie. Naszym mottem jest Servo per Amicheco, czyli służyć poprzez przyjaźń. I główną naszą ideą jest rzeczywiście wspieranie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa, jak również wspieranie policjantów czynnych i tych na emeryturze oraz ich rodzin na całym świecie. W ramach cyklu imprez edukacyjnych organizowanych na Kielecczyźnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 30 maja odbędzie się festyn rodzinny w Borkowie.